Nie odczuwam żadnych dyskomfortów, pogoda jest naprawdę przyzwoita. Z racji tego, że mamy zimę, to popołudniami już jest naprawdę bardzo znośnie. Ja się nastawiam na dobre rzucanie. No. Treningi są bardzo optymistyczne, naprawdę czuję się wyśmienicie, klimat mi sprzyja, wszystko mi się tu podoba, naprawdę nie mam na co narzekać. Jedyne co, to jest ten okres oczekiwania, który jest zawsze najbardziej męczący, no ale jakoś udaje się to wszystko załagodzić. No, mam fajną ekipę w pokoju, zawsze jest wesoło, zawsze mamy co robić, więc te godziny nam szybciutko uciekają. No i tyle, no wydaje mi się, że jestem świadomy tego, na co mnie stać, wiem jak rzucam, wiem jak daleko trzeba będzie rzucać, żeby przejść eliminację, żeby wygrać igrzyska, czy żeby zdobyć medal, także nie ma już tutaj niewiadomych. Jedyną niewiadomym jest tylko to, jak rywale daleko będą rzucać i czy w ogóle będą rzucać. Być może będą rzucać dzieci, o których ja myślę, więc to są igrzyska i tutaj jak widać każdy może zaskoczyć, a my możemy tylko czekać i oglądać. Jakiejś szczególnej presji nie odczuwam, sam sobie to, że tak powiem, zgotowałem i trzeba teraz temu podołać. Przygotowywałem się do tego naprawdę z 15 lat, więc mam nadzieję, że to wszystko, co po drodze się wydarzyło, pozwoli mi osiągnąć ten największy sportowy sukces. Bardzo dawna nie miałem zawodów, w których nie zaliczyłem próby, już ze 3 lata będą, także naprawdę na treningach też wszystkie rzuty utrzymuję. Nie ma w ogóle żadnych przeciwwskazań do tego, żeby nie myśleć gdzieś o wykonaniu pierwszej, drugiej, trzeciej próby w niepoprawny sposób. No wszystko się układa dobrze. Wiadomo, stres stresem, ale nie wydaje mi się, żebym popełnił takie błędy jak w Amsterdamie. Jestem jednym z 32, którzy chcą wygrać, więc dosyć jest nas sporo, ja mam największe szanse. I miejmy nadzieję, że tak zostanie do końca.